Niedziela Boża i nasza. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do lektury najnowszego numeru tygodnika Katolickiego Niedziela. Nie wszyscy muzułmanie są terrorystami, ale prawie wszyscy terroryści to muzułmanie bo to Islam realizuje krwawą strategię opanowania Europy i świata. Zaczęło się atakiem na World Trade Center 11 września 2001 roku, dokładnie w rocznicę bitwy pod Wiedniem, a jak to bywało w przeszłości. Już raz muzułmanie dostali się do bazyliki św. Piotra i ją sprofanowali. Było to w 846 roku. To, co się dzieje w Europie Zachodniej, to nie przypadek, fakty same mówią za siebie. A o innej strategii podboju Europy pisze Grzegorz Górny. Felietonista sprawdził, ile dzieci mają przywódcy Zachodu Europy, ile Europy Środkowej, a ile muzułmańscy przywódcy. Zestawienie mówi samo za siebie. Brak własnego potomstwa wskazuje stary świat na zagładę. Poznajcie Państwo intrygującą historię objawień maryjnych w warmińskim Gietrzwałdzie, zwanym polskim Lourdes. Było to 140 lat temu. Zdarzenie te, kiedy Polski nie było na mapie świata, było szczególnym przesłaniem nadziei dla wszystkich Polaków. Po dwóch małżeństwach został kapłanem. Odwiedził Polskę i poznał historię księdza Jerzego Popiełuszki, odkrył, że urodził się w tym samym czasie co polski męczennik. Wrócił do Francji, tam poprosił zmarłego księdza Jerzego o pomoc w uzdrowieniu chorego w ostrym stadium białaczki i stał się cud. Ksiądz Bernard Bryan sam jest znakiem od Boga. Poznaj jego fascynującą historię. Zachód żyje bez Boga i wydaje się być szczęśliwy. Czy to prawda? A może są to pozory? Przykład ze Szwecji wiele mówi o kondycji tamtejszego społeczeństwa. Życie typowych Szwedów przybliża nam polski Salezjanin pracujący w Sztokholmie. Ja mam ciekawe wnioski po lekturze tego tekstu. Doktor Marek Gendek walczy z rakiem. Leczy się i, gdy choroba daje się mniej we znaki, żyje po prostu normalnie, pracuje, zajmuje się rodziną i swoimi studentami. Żyje normalnie? Życie na granicy śmierci i cierpienia ma jednak inny wymiar. Każdy jego moment jest kulminacją, w której wyraźniej dostrzega się Boga i bliźnich, można rzec, zwyczajny heroizm człowieka wiary i człowieka bardzo mądrego. Ja jestem pod wrażeniem tego wywiadu. Mówi się, że historia to interpretacja faktów. A czy fakty też można wyinterpretować, a nie stwierdzić? Zapewne tak. Przykład mówienia o historii II wojny światowej jest znamienny. Rosjanie to wyzwoliciele Polski, Niemcy to enigmatyczni naziści, niemiecki koncentracjon lager to polski obóz śmierci. Wniosek? zaniedbana nauka historii, wraca teraz na swoje właściwe miejsce. To jest bardzo ważny tekst w najnowszej niedzieli. Nasze orły otrząsnęły się po porażce z Danią i wygrały z Kazachstanem. Myślę, że wywiad z Łukaszem Piszczkiem z polskiej reprezentacji piłkarskiej jest ciekawym przyczynkiem do ostatnich wydarzeń sportowych. W Niemczech trwa kampania wyborcza, ogromnie ważna dla całej Europy. Wiadomo, że niemiecki rząd ma wielki wpływ na decyzję Unii Europejskiej. A zatem jaki będzie rząd w Niemczech, taka będzie Unia Europejska. Ciekawy opis sceny politycznej Niemiec serwuje Wojciech Dudkiewicz. Mówi się, że optymalnym rozwiązaniem dla Polski i Europy mimo wszystko byłyby rządy kanclerskie Angeli Merkel, ale inny pomysł na przyszłość nie tylko Polski i Europy, ale i świata ma Lidia Dudkiewicz na naczelna niedzieli. Pomysł nie jest nowy, ale zawsze wart przypomnienia i zastosowania. Różaniec, czyli siła modlitwy. Proszę Państwa, obszerniej o sile różańca i wspaniałej akcji obronno-modlitewnej Różaniec do Granic będziemy pisać w następnym numerze Niedzieli. Więc bądźcie Państwo cierpliwi, czytajcie Niedzielę i przybądźcie na naszą pielgrzymkę 16 września. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Szczyń Boże. Niedziela. Boża i nasza.